To dla nas wszystkich tu zgromadzonych szczególny moment. Otwieramy nowoczesny kompleks. Kompleks, który będzie leczył naszych mieszkańców. Potrzeby w zakresie ochrony zdrowia oczywiście są przeogromne, a naszym celem, Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego jest to, żeby wszyscy mieszkańcy naszego województwa mieli równy i jak najwyższy, równy dostęp i jak najwyższy standard leczenia. I to zawsze było naszym celem, dlatego od wielu, wielu lat staramy się w sposób zrównoważony rozwijać nasze jednostki ochrony zdrowia. I tak w sposób taki szczególny, ukrywam, zawsze traktuję szpitale koszalińskie, bo one są naprawdę wyjątkowe. To są jednostki, które mają taki, bym powiedział, szczególną odpowiedzialność. One odpowiadają za ochronę życia i zdrowia mniej więcej 1/3 populacji naszego regionu. I nie są to jednostki, tak jak jednostki w Szczecinie, liczne, które mają między sobą nawet pewną konkurencję. One mają szczególną odpowiedzialność. One tak naprawdę są jedyne tutaj, w tej części województwa, które profesjonalnie leczą naszych pacjentów. Stąd też przede wszystkim moje największe gratulacje dla pracowników za wielki wkład i wielkie zaangażowanie, ale też za taki dobrą promocję tego projektu. Ja pamiętam, to jest jeden z większych projektów, które dofinansowaliśmy w tej perspektywie. Pamiętam, kiedy rozpoczęliśmy dyskusję na ten temat, to tak naprawdę nie dyskutowaliśmy czy, tylko dyskutowaliśmy jak to zrobić, żeby zmieścić się w jakimś rozsądnym budżecie, a z drugiej strony zrealizować jak najambitniejsze dzieło. I wydaje mi się, że to nam się wspólnie udało. Żartowałem tutaj przed chwilą, oglądając już tak trochę ten kompleks, że ja rzeczywiście tu nie byłem w czasie budowy, przyznam się szczerze i bez bicia. Natomiast to tym bardziej smakuje, jeżeli coś, co widziałem wcześniej na planach i na wizualizacjach, dzisiaj mogę podziwiać. Ale więc ten projekt kojarzył mi się tylko z rosnącymi, z wzrostem budżetu permanentnym. Ale za każdym razem było z mojej i z naszej strony zielone światło i pełne zrozumienie do tego, że po prostu musimy to wybudować, bo potrzeby w zakresie opieki długoterminowej są przeogromne. I ja wiem, że jak tylko oddamy ten kompleks, to już w zasadzie mamy wypełnione tutaj wszystkie łóżka i można tylko i w zasadzie będziemy musieli myśleć, co dalej. Mamy ten sam problem jak wszystkie regiony, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Mamy po prostu starzejące się społeczeństwo. Powiem tak, no jakbyśmy nie bardzo wypierali to sami się też niestety starzejemy. Więc to jest tak naprawdę myślenie o naszych mieszkańcach, o naszym społeczeństwie, ale też myślenie o nas i o naszych rodzinach. Więc chcę bardzo, bardzo gorąco podziękować jeszcze raz wszystkim pracownikom tej właśnie placówki. Chcę bardzo serdecznie pogratulować, bo pierwszy raz to czynię publicznie, panu dyrektorowi Walaskowi, bo nie wiem, czy państwo wiecie, 17 października, więc kilka dni temu ostatecznie został zaakceptowany przez Zarząd Województwa wynik konkursu, w którym pan dyrektor wygrał, więc panie dyrektorze bardzo serdecznie gratuluję. Ja mam nadzieję, że pan dyrektor będzie gwarancją stabilizacji pracy tej jednostki i już jest taką gwarancją. I chcę podziękować tym wszystkim, którzy tutaj z nami dzisiaj stoją, bo tego projektu by nie było, gdyby nie taki pozytywny, ja nie chcę, lobbying się w Polsce źle kojarzy, ale jednak pozytywny klimat jest zawsze bardzo, bardzo istotny. I tutaj panu senatorowi bardzo serdecznie dziękuję, bo on mi tak naprawdę już kiedyś, lata temu zakorzenił bardzo mocno w głowie, wytłumaczył mi może, jaką rolę tak naprawdę pełnią koszalińskie jednostki ochrony zdrowia dla całej tej części województwa. I ja naprawdę traktuję to z wielkim szacunkiem i zrozumieniem, to co państwo tutaj robicie. Ale chcę tutaj podziękować i członkom Rady Społecznej Szpitala i radnym, którzy tutaj dzisiaj są, bo to w sumie nasze wspólne dzieło. Koszalin jest dla nas ważny. Jest dla nas ważny i podkreślamy to bardzo często. Przede wszystkim przez ostatnie lata inwestując w nasze placówki ochrony zdrowia nie tylko dziesiątki, ale i setki milionów złotych. To są ogromne pieniądze, które zainwestowaliśmy. Uważam, że bardzo mądrze zainwestowaliśmy w modernizację, remont budynków obu naszych jednostek.
w ich wyposażenie, modernizację tego, co jest w środku i w ludzi, tych, którzy pracują, na co dzień. Ale jak Państwo wiecie, jestem stąd. Moje serce jest z Koszalina. Koszalin jest moim domem, dlatego nie mam żadnych ograniczeń, żadnych starcza mi tej determinacji, żeby zabiegać o to, żeby pieniądze trafiały do Koszalina, również te nadmiarowe. I tu w tym miejscu chciałem bardzo mocno podziękować panu marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi, że zawsze znajduje to zrozumienie dla naszych potrzeb. Zarówno wtedy, kiedy trzeba znaleźć ad hoc 800 tysięcy złotych na karetkę neonatologiczną, jak i wtedy, kiedy trzeba właśnie zwiększać budżet tego projektu. Budżet tego projektu, jak dobrze pamiętam, początkowo, nawet przy większym zakresie, to było około chyba 13, tam do 15 milionów złotych. Zwiększany był przynajmniej trzykrotnie i to tak porządnie do ostatecznych 27 milionów, bo to, co tutaj widzimy, to kosztowało 27 milionów złotych. Jak Państwo za chwilę zobaczycie, prezentuje się naprawdę, naprawdę dobrze. Jest to obiekt nowoczesny, super wyposażony, który będzie służył mieszkańcom Koszalina i regionu. Ale w tym miejscu też skorzystam z tej okazji i publicznie może zapowiem panie marszałku, że będziemy rozmawiać nad kolejnym etapem tej inwestycji, bo to, co zrealizowaliśmy, to jest pierwszy etap, a drugi etap zakłada budowę kolejnych dwóch pięter. Budynek jest tak konstrukcyjnie przygotowany, że te dwa piętra powinny się tam znaleźć i one spowodują, że pojawi się kolejnych 90 miejsc tutaj w tym budynku. Czyli do tych 27, które było, dokładamy teraz 20, a docelowo w drugim etapie kolejnych 90. Ten budynek zaspokoi część potrzeb mieszkańców, ale kolejka momentami sięgała nawet 300 osób, także potrzeby są jeszcze ogromne i jestem przekonany, że wspólnymi siłami, tak jak do tej pory, zrealizujemy tę inwestycję do samego końca, tak żeby już te potrzeby zostały w całości zrealizowane. Dziękuję bardzo wszystkim zaangażowanym w ten projekt, pracownikom szpitala, wszystkim radom społecznym, bo nie tylko tej teraz Rady Społecznej, którą obecnie mamy, ale tym wszystkim na przestrzeni wszystkich lat. Spoglądam na Dorotę Różychała, która była takim dobrym duchem tej inwestycji. Zawsze bardzo mocno lobowała i zabiegała o to, ale również i Basia Gregorcewicz i pani też Tkaczyk, która była wieloletnią szefową Rady Społecznej Szpitala, dzisiaj już na emeryturze, tak można to powiedzieć. Także dziękuję jeszcze raz bardzo wszystkim, bardzo, bardzo serdecznie i pewnie niedługo przystąpimy do kolejnego etapu, tym bardziej środki z KPO zostaną odblokowane i ta szansa będzie naprawdę na wyciągnięcie ręki. Rzeczywiście za Państwa plecami jest taka tablica Centrum Opieki Długoterminowej od marzenia do realizacji. Ja to marzenie poznałem wiele, wiele lat temu i z ust wielu osób, które najpierw mnie, a potem rzeczywiście pana marszałka Geblewicza, pana marszałka Sobierała przekonywałem do tego, że warto to zrobić. Zresztą przyznam Państwu szczerze, nie trzeba było długo. Znaczy, to nie jest kategoria, czy to zrobić, rzeczywiście jak i z czego to sfinansować. Bo dzisiaj tak na dobrą sprawę, jeżeli popatrzymy na całe województwo zachodniopomorskie i zogniskujemy się tylko i wyłącznie na Koszalinie, to tylko samorząd województwa inwestuje wprost z pieniędzy samorządowych w infrastrukturę zdrowotną na terenie Koszalina. Nie ma innego samorządu, po prostu nie ma. To nie jest coś normalnego. W innych samorządach, inne samorządy gminne, powiatowe dokładają do funkcjonowania czy do inwestycji realizowanych na ich terenach. Tutaj samorząd województwa wydał setki milionów złotych na modernizację szpitala wojewódzkiego w Koszalinie tego dużego i dziesiątki, a może więcej milionów złotych tutaj na szpital gruźliczy, umownie gruźliczy chorób płuc. Naprawdę ja nie znajduję słów, które należy skierować do samorządu województwa i powiedzieć dziękuję. Bo samorządy zgodnie z polskim prawem nie są od tego, żeby inwestować w ochronę zdrowia. One zarządzają, ale finansować ma Narodowy Fundusz Zdrowia. Jesteśmy po kampanii wyborczej, to tym bardziej mogę to powiedzieć, nie jest już to czysto kampanijny zabieg. W tym roku na ochronę zdrowia z budżetu państwa będzie przeznaczone 4,5%.
Jak Państwo słyszycie tam jeszcze tych rządzących, którzy mówią, że gigantyczne pieniądze, no to kłamią. Kłamią, ewidentnie kłamią. Znaczy w liczbach bezwzględnych może większe. Tylko jak się ma wielką inflację, to w liczbach bezwzględnych będzie wychodzić więcej. Realnie jest znacząco mniej, a realnie marszałek musiał po drodze szukać dodatkowych pieniędzy, żeby inwestycja się spięła, bo inflacja to zabijała. Dlatego przyłączając się do podziękować dla całej załogi, bez wyjątku dla wszystkich, którzy naprawdę bardzo starali się, żeby ta inwestycja była zrealizowana tak jak jest, po prostu pięknie, to ja bardzo serdecznie panom marszałkom, panu marszałkowi Gierlewiczowi, panu marszałkowi Sobierajowi, zarządowi województwa, samorządowi województwa chcę podziękować, bo bez ich zaangażowania wprost pieniędzy z budżetu województwa ta część nowoczesnego szpitala w Koszalinie by nie powstała. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Zakończyliśmy gigantyczną inwestycję, największą inwestycję w historii tej jednostki, w historii przeszło 60-letniej pracy tej jednostki i zakończyliśmy przy ogromnym wsparciu i dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego. Grubo powyżej 20 milionów środki unijne dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Dotacja z Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Nasz wsad 10% na tę chwilę 1 944 000. Mamy bardzo precyzyjny plan na zasiedlenie. Zaczynamy od przyszłego tygodnia. Do końca przyszłego tygodnia będzie 27 pacjentów. Do święta niepodległości będziemy już mieli 30 kilku pacjentów. Pod koniec listopada oceniamy, że obłożenie powinno być w granicach 98-100%, czyli walczymy tutaj o 47 pacjentów i ci pacjenci będą mieli królewskie, niegodne, a królewskie warunki pobytu. 2000 z ułamkiem lat wstecz wybitny rzymski poeta Ovidiusz powiedział finis coronat opus, czyli koniec wieńczy dzieło, więc dziękuję za słowa marszałków, za to, że coś zakończyliśmy, z czymś ruszamy, bo myślę, że słowa Ovidiusza do tego pasują. To, co zainicjował dzisiaj już pan marszałek Tomasz, a być może nasza pani Madzia, o co w imieniu załogi i pacjentów proszę i panie marszałku, będzie pan dumny. I ja to dziękuję pani Doroto. W imieniu załogi, Rady Społecznej, radnych miasta Koszalin. Będzie pan dumny i mieszkańców regionu. I ostatnie zdanie. Szanowni Państwo, to jest inwestycja regionalna. To nie jest tak, że ci pacjenci będą wyłącznie od nas.